Rzecznik praw dziecka reaguje na słowa ojciec. Ryzyka Mikołaj Pawlak, pokusa nie tłumaczy przestępstwa. Nic nie usprawiedliwia krzywdzenia dzieci. Pokusa nie tłumaczy przestępstwa. Nic nie usprawiedliwia krzywdzenia dzieci, napisał w poniedziałek rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Podkreślił, że pedofilia to ohydna zbrodnia, niezależnie od tego, kto jest sprawcą. Pawlak uczestniczył w sobotę w uroczystości z okazji 29. urodzin Radia Maryja. W jej trakcie dyrektor rozgłośni ojciec. Tadeusz Rydzyk nazwał biskupa Edwarda Janiaka współczesnym męczennikiem mediów. Ojciec. Rydzyk powiedział m.in.: dostałem też wiadomość dzisiaj, w czasie mszy świętej od księdza biskupa Edwarda Janiaka, to jest współczesny męczennik mediów. Media to zrobiły, media tak robią i nie dajmy się, katolicy, że na księdza jakiegoś zaczną warczeć, jakieś filmidło zrobią i wszyscy się trzęsą. Udowodnij, udowodnij, a nie mam udowadniać, że nie jestem wielbłądem. Stwierdził też, zwróćmy uwagę na to, co mówią i nie dajmy się, nie dajmy się, i w kościele nie dajmy się, księża nie dajmy się. O, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył, a kto nie ma pokus, niech się pokaże. Ponosimy konsekwencje za nasze czyny, ale to jest straszne, to co się dzieje, dodał dyrektor Radia Maryja. Pawlak, każdy, kto popełnia przestępstwo, musi ponieść karę. W poniedziałek Pawlak zamieścił wpis na Twitterze, w którym podkreślił, że nic nie usprawiedliwia pedofilii. Pokusa nie tłumaczy przestępstwa. Nic nie usprawiedliwia krzywdzenia dzieci. Każdy, kto popełnia przestępstwo, musi ponieść karę. Pedofilia to ohydna zbrodnia, niezależnie od tego, kto jest sprawcą, napisał rzecznik. W połowie października Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Nuncjatura wyjaśniła, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie sygnalizowanych zaniedbań biskup Janiaka w sprawie oskarżeń o nadużycia seksualne niektórych duchownych diecezji kaliskiej obowiązuje go nakaz przebywania poza diecezją. Biskup Janiak był jedną z postaci ukazanych w filmie dokumentalnym Zabawa wchowanego Tomasza i Marka Sekielskich, opisującego przypadki pedofilii wśród księży. Film przedstawiał historię trzech chłopców, braci Bartłomieja i Jakuba i Andrzeja, wykorzystywanych przez tego samego księdza z diecezji kaliskiej, Arkadiusza H. W filmie ukazano, jak biskup Janiak miał ukryć przestępstwa seksualne podległych mu księży. Po majowej emisji filmu oświadczenie wydał delegat KEP do spraw ochrony dzieci i młodzieży arcybiskup Wojciech Polak. Przesłał też zawiadomienie w sprawie ówczesnego biskupa kaliskiego do nuncjatury.